W Suwałkach rośnie ilość rejestrowanych samochodów osobowych. Według danych Wydziału Komunikacji aktualnie mamy w mieście zarejestrowanych ponad 37 600 takich aut, ale znaczący przyrost notowany jest także w grupie pojazdów ciężarowych. Ogółem liczba pojazdów na suwalskich blachach lada moment osiągnie 50 tysięcy, co w 70-tysięcznych Suwałkach jest imponującym wynikiem. W 2020 roku zarejestrowano 5285 pojazdów. W kolejnym było to już 6129 rejestracji, informuje Miejski Wydział Komunikacji. Największy przyrost odnotowuje się w grupie samochodów osobowych. W 2020 roku zarejestrowano 3802 sztuki, rok później 4398. Aktualnie mamy zarejestrowanych 37 628 osobówek. Drugie miejsce zajmują samochody ciężarowe. W 2020 roku zarejestrowano ich 429, a w ubiegłym 449. Ogółem jest ich ponad 5100. Podium zamykają motocykle. Ich popularność także rośnie. Mamy ich zarejestrowanych blisko 4300 sztuk, z czego ponad 650 to rejestracje z ostatnich 2 lat. Liczba pojazdów silnikowych rośnie także w powiecie ziemskim. Według informacji podanej przez starostwo w ostatnim roku zarejestrowano ich blisko 5 tysięcy. Nowe auta to niewielka część rejestrowanych pojazdów. Przez cały miniony rok zgłoszono ich w rejestrze niespełna 200. Dla porównania 3 razy tyle samochodów ściągnięto z zagranicy i zarejestrowano na terenie powiatu ziemskiego.